Dzień dobry. Pyta mnie sprzęt, czy gotowa na transmisję. Gotowa, więc zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejną środę. Minęła godzina 11:11, a ja Małgorzata i moje siódemki, te małe i ta duża, witamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Choć na dworze dzisiaj taka listopadowa niepogoda, bym to powiedziała. Listopadowe zimno, listopadowy chłodzik, listopadowa mgła. Tak ostatnie liście na moim orzechu tak lekko wirują. No tak, tak to już jest z listopadem, że raz jest ciepło, a raz jest zimno. Poczekam na Was chwilę, a może nie. Czasami tak jest, że nikt się nie pojawia, że na tym moim okienku, gdzie jest to oczko, nie ma nic, ani jednego ludzika. I czasami się zastanawiam, czy nie ma powiadomień, czy po prostu tak jest, że odsłuchujecie to dopiero później, albo tutaj na Facebooku, albo na YouTubie. Witam zatem raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są tutaj i wszystkich tych moich subskrybentów i niesubskrybentów na YouTubie. Dzisiaj ta moja siódemeczka cały czas spadała mi na plecy, więc zastanawiam się, co chce mi powiedzieć. Dzisiaj dzień wibrujący też siódemką. Dzisiaj mamy 6 dzień listopada 2024 roku. I kiedy złożymy tą naszą datę całą do siebie, to wychodzi nam siódemka i ona mi się tutaj, nie, ta większa, pcha mi się tutaj. Wiecie, kochani, jak tak jest prawo-lewo ustawione, tak w tej kamerze trudno od razu pokazać, trudno pokazać kierunek. Spada mi na plecy, a jak spada mi na plecy, to widocznie chcę, żebym pozdrowiła jej mamę, czyli jej twórczynię, Ania Riza, przecudowna młoda kobieta, która tworzy niesamowite misiaki właśnie z włóczki. I ta duża siódemeczka to prezent dla mnie, żeby ta siódemeczka stała się maskotką tego właśnie programu pod szczęśliwą siódemką. Siódemeczka ma kiteczki, bo zawsze lubiłam nosić takie dwie kitki. Pokażę Wam małą, bo małą mi szybciej sięgnąć. To jest taka misiowa siódemeczka. Od dobrych paru lat jest ze mną. Siódemka jest ze mną i z Wami już piąty rok. No tak, nie ma jeszcze pięciolecia, ale zbliżamy się do piątki. W marcu będzie 5 lat, jak pierwszy raz powiedziałam, że minęła godzina 11:11. A tak na sentymenty mnie wzięło ten listopadowy przedpołudzień, o tak bym to powiedziała. Nie znalazłam siebie jeszcze na drugim telefonie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Zaraz to zrobię, bo nawet nie widzę waszych komentarzy, ani tego, czy jesteście, czy nie jesteście. Dlatego tak tutaj jedną ręką operuję, drugą ręką tutaj staram się być ręką wzrokiem, tak. Pozdrawiam Anię Riza, która tworzy takie piękne misiaki. Skoro ta siódemka mi tak spada i spada, więc nie zaczyna się zdania. Siódemka, numerologiczna wibracja, bardzo duchowa. I ten dzisiejszy dzień właśnie niesie taką wibrację duchowego poszukiwania. Niesie wibrację duchowej introspekcji, retrospekcji. Taka jest właśnie siódemka. To jest takie zatrzymanie się. To jest stan bardzo głębokiego wchodzenia w siebie, w szukanie odpowiedzi. To jest ta głęboka filozofia, jak ja to nazywam. Ta właśnie wibracja siódemki powoduje, kochani, ja już tutaj tylko szybciutko zobaczę, czy jesteście, bo ja was nawet nie widzę, czy ktoś jest. Czy ktoś jest? Oj, jest Joanna. Dzień dobry. Dobrze jest, mówi, dobrze jest, czyli widać i słychać. Ja już teraz też widzę, że jesteście i że ja jestem. Tak sobie dzisiaj trochę o tej siódemce więcej przygotowałam. Dlaczego? Dlatego, że jestem numerologiczną siódemką, podwójną siódemką. Moje spotkanie nazywa się spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Dlaczego tak? Dlatego, że uważam, że ta mistyczna liczba, bo ona jest tą taką mistyczną, że daje nam to zatrzymanie i dzisiaj ta wibracja tego naszego dnia, tej siódemki, mówi: zatrzymaj się na chwilę, zatrzymaj się, zauważ i zmień. Jeżeli możesz, to zmień. Daj sobie szansę na to, żeby zobaczyć. I ta wibracja tej siódemki każe nam dzisiaj zostawić ten zewnętrzny świat w spokoju. Totalnie nie patrzeć, co tam się dzieje, a każe nam tutaj skupić się, cześć Magdalenko, cześć, skupić się tutaj do środka, żebyśmy mogli zauważyć,
co tam woła, co tam piszczy, co to nasze ciało pokazuje, jak odbierać to wszystko. Dajcie sobie dzisiaj ten czas na to, żeby ta wibracja siódemki wprowadziła w was, albo was, żeby wprowadziła w taką zadumę. Listopad ma też to do siebie, że mamy takie, a nie inne dni, że jest mgła, że jest szaro, że robi się szybko ciemno, więc te dni też powodują, że zatrzymujemy się, patrzymy troszeczkę inaczej na wszystko. Dlatego ta siódemka, która w zasadzie tak zmusza nas do tych wszystkich poszukiwań. Tylko pamiętajcie, siódemka ma tendencję do tego, żeby zmuszać was, żeby się całkiem wycofać i być w tak zwanej samotności. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć ten sens tego bycia. Ja jako numerologiczna siódemka i osoba, która ma talenty właśnie takie, a nie inne, które powodują głębokie szukanie, powodują tą retrospekcję, introspekcję. Ja się bardzo często zatrzymuję i szukam. I dzisiaj ten dzień jest właśnie taki. I temat dzisiejszy, nędza i nędzarz, który wyłoniłam z opowieści, którą za chwileczkę wam przeczytam, z książki Pozwól, że ci opowiem, bajki, które nauczyły mnie, jak żyć. Też zasiał we mnie takie ziarenko. Ziarenko, które pozwoli mi dzisiaj, które dzisiaj wykiełkuje. Ja mam nadzieję, że wykiełkuje, że to, co się we mnie pojawi tutaj i to, co sobie, wiecie, zapisałam w punktach, że rozwinę i przekażę wam to, co u mnie gdzieś tutaj się rodzi, to, co płynie z pola. To tyle, kochani. A może jeszcze przypomnę, że 22, 23, 24 dzień listopada to szczęśliwa trójeczka, to warsztaty. Warsztaty z neurografiką w połączeniu z rysunkiem neurograficznym, z głębokim szukaniem siebie, z dotykaniem. Będziemy pracować z lękiem. Przygotowałam dla was przecudowne prace, które pomogą gdzieś tam bardzo głęboko sięgnąć i zauważyć, co takiego jest we mnie, że jeszcze ten lęk, ten mój największy przyjaciel z dzieciństwa, który mnie wszędzie chronił i mówił nie idź, nie idź, nie idź, dlaczego on jeszcze ze mną jest, dlaczego jest z tobą, dlaczego jest ze mną, dlaczego nie mogę pozwolić sobie na przejście, na zrobienie tego kroku, dlaczego nie pozwalam sobie na to, żeby takie, wiecie, pół stopy z tej strefy komfortu wysunąć, żeby ta moja strefa komfortu mogła się powiększyć, to ja ją muszę penetrować, ja ją muszę badać, ja muszę pomimo tego lęku, albo nawet tak wziąć go trochę ukochać i iść, i przejść troszeczkę dalej, troszeczkę dalej, troszeczkę dalej. Nie wiem, czy jesteście, bo mi się tutaj nic nie pokazuje. Zatrzymało się na Magdaleny Hej i nie wiem, czy ktoś jest, czy nie, ale to, kochani, nieistotne. Ważne jest, że jesteście później, że w momencie, kiedy włączacie to play, kiedy włączacie to nagranie, jesteśmy tak, jakbyśmy byli w tu i teraz. Bo to zawsze dzieje się teraz. Jakkolwiek byśmy nie spotykali się i nie popatrzyli, czegoś nie brali do ręki, odsłuchiwali, zawsze jesteśmy w teraz. Zawsze jesteśmy w tej energii, która się tworzy na dany moment. Tworzy, zapisuje i można ją później odbierać. Ale można ją też odbierać zupełnie inaczej. Bo kiedy po raz kolejny i kolejny i kolejny coś odtwarzasz, kiedy po raz kolejny i kolejny wchodzisz w dane miejsce, to zobaczcie, co się dzieje. Ty i ja na dany moment jesteśmy już inni. No ja w momencie, kiedy mówię, jest nagrane, to jest ta energia. Ale jeżeli ty wchodzisz i odsłuchujesz dzisiaj, jutro, pojutrze, to ty już jesteś inny. Jesteś inna z tą energią, która zmieniła się przez te kilka dni, kilka godzin, kilka miesięcy czy lat. I spojrzenie na to, co jest nagrane, też będzie inne. Będzie wywoływało zupełnie inne odczucia w ciele. Kochani, dzisiaj ta siódemka filozoficzna daje mi ujście raz, że dzień sprzyja mojej głębokiej filozofii, głębszemu poszukiwaniu, ale tak bardzo, bardzo chciałabym was nakierować na to, żebyście się chociaż na chwileczkę zatrzymywali w swojej drodze, w swoim życiu, byście zauważali te rzeczy, które gdzieś są takie, wiecie, bardzo uciążliwe, żebyście zauważali znaki, tak jak ta siódemka, której dzisiaj nie mogłam ustawić, ona mi ciągle spadała i pomyślałam sobie, no tak, trzeba przypomnieć o Ani, trzeba podziękować jej za tak piękną pracę, za tysiące misiaków, które robi, za dziesiątki misiaków, które
powędrowały po moich warsztatach w ręce nowych właścicieli, bo na tych warsztatach zawsze prezentem był misiaczek. Dlatego Aniu, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję za Twój talent. Joanna Dobrowolska pisze, ja jestem w pracy i naginam szybko, bo dziś praca z mentorem. Tak, praca z mentorem. Tak, kochani, kończę dzisiaj też to pięciodniowe wyzwanie neurograficzne, gdzie pracujemy z case'em. Ja pracuję akurat z case'em, moim case'em, który zatytułowany jest Moje Santiago de Compostela, bo wyruszam w marcu, no już tak właśnie powiązało się, wyruszam w marcu na drogę Świętego Jakuba. Jakieś 400-500 kilometrów moje bose nogi i ja będziemy szli stopy. I Joanna Dobrowolska, która też będzie szła, będziemy szły razem. Ja przerysowuję wszystko to, co dotyczy Santiago, przerysowuję moją odwagę, moją nieodwagę, mój lęk, mój opór, przerysowuję pieniądze, kochani, przerysowuję, więc każda kawa, która wpływa na moje konto, najmniejsza złotówka, jest tym przeogromnym darem, za który jestem wdzięczna. Jestem przeogromnie wdzięczna, bo to właśnie ta kawa od Was jest tym darem dla mnie na tą drogę Świętego Jakuba. Właśnie tak, takie było moje marzenie, postanowienie, przerysowywanie. A że to się dzieje, to bardzo Wam dziękuję. Naprawdę dziękuję z serca za to, że doceniacie nie tylko to, że chcę iść do Santiago, ale że doceniacie to, że jestem tutaj z Wami, że dzielę się z Wami tym moim doświadczeniem zdobytym przez 59 lat. Różne doświadczenia to były. To były doświadczenia, które powodowały nędzę, kiedy człowiek był gdzieś jakiś taki zagubiony w tym świecie. To były doświadczenia, które budowały w miłość. I ja się tym dzisiaj z Wami dzielę. Dzisiaj mówię tu i teraz, bo dzielę się każdego dnia. Dzielę się z mojej drogi, gdzie każdego dnia taki film, wiecie, między 20 a godzinę jest umieszczany na YouTubie, gdzie dokumentuję kroki ku mnie samej, czyli to wyzwanie 365 dni od urodzin do urodzin, które trwa, które już dzisiaj będzie miało 143 dzień tej wędrówki. I właśnie jutro kończy się to wyzwanie, gdzie przerabiam, kochani, odwagę, drogę, spełnienie, po raz kolejny przerabiam spełnienie, kochani, łączność z innymi, zabawę, stwórcę i łączność z polem, co jeszcze przerabiam? Przerabiam wsparcie innych, oszczędności, dary od wszechświata, przyjmuję wszystko, co przynosi mi droga. Co jeszcze przerabiam? Przerabiam moje doświadczenie, które będzie mi zasobem w mojej drodze. Przerabiam to, że będę szła bosą stopą. Przerabiam inne myślenie. Przerysowuję, kochani, pomoc, niewiadomą drogę, prowadzenie, natchnienie, miłosierdzie, zdobywanie, pielgrzymkę. Przerabiam też bycie w parze z Joanną, kiedy będziemy szły. Każda z nas jest inna i każda to jest inna duszyczka. I każda ta duszyczka szuka innego doświadczenia. Co jeszcze przerabiam? Kochani, co jeszcze przerabiam? Przerabiam... Czekajcie, gdzie ja jestem? Który ten ostatni? Wczorajszy na przykład rysunek. Co ja jeszcze przerabiałam? Przerabiałam... stabilne finanse. Przerabiałam siebie samą w tej drodze. Przerabiałam działanie, odwagę w działaniu, miłość, zaufanie, niespodzianki od wszechświata. Przerabiałam prowadzenie Boże, noclegi stabilne. I powiem Wam, że pracę, którą się wykonuje, która jest taka moja, taka własna, taka Wasza, jeżeli będziecie to... O Jezu, ile tutaj poleciało teraz wpisów. Witam Stefanio. W Santiago byłam, ale niestety nie maszerowałam Stefania. Joanna, dzisiaj jest piąty dzień. Tak, dzisiaj jest piąty dzień, gdzie będę zakończać to moje pięciodniowe wyzwanie z neurografiką. Będę zakończać wdzięcznością, bo wdzięczność to podwalina szczęśliwego i spełnionego życia. Ale tak mogłabym, kochani, mówić, bo to moje kolorowe love. To jest miłość do neurografiki, a miłość do neurografiki jest miłością do samego siebie. To nie jest nic innego, bo tutaj jestem ja. Każdy was, wasz rysunek stworzony waszą ręką, to jesteście wy. To są wasze środki, to są wasze nowe neurony, to są wasze nowe połączenia. To jest ta radość, miłość,
spełnienie i lekkość. I zabieramy się teraz za tego nędzarza, za ten nasz temat. Zobaczycie, jacy jesteśmy ubodzy, kiedy nie potrafimy kochać siebie. Ale to za chwilę, bo już mi płynie. A chciałabym najpierw podzielić się z wami tą opowieścią, z kolejną opowieścią, która zatytułowana jest Konkurs śpiewu. I na podstawie właśnie tej opowieści dałam taki, a nie inny temat tego naszego spotkania. Sami zobaczycie, dlaczego tak jest. Moje okulary ciągle je gubię, ciągle po nich depczę. Nie wiem, który to już z kolei, ale już sobie położyłam zastępcze, bo za chwileczkę jak zdejmę te, gdzie się położę, to nie mogę później znaleźć. Kochani, siedziałam wczoraj do 3 nad ranem. Siedziałam, ponieważ mój Zoom skończył się dosyć późno. Po Zoomie jeszcze było 4 dzień rysowania, więc szłam spać, była 3. Obudziłam się rano o godzinie 6:30 i zasnęłam. I obudziłam się za 2 minutki, godzina 10:00, więc sobie wyobrażacie, jak spojrzałam na zegarek i mówię, mam niecałą godzinę, żeby przygotować się do spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. I wszystko dzisiaj było na wysokich obrotach. Wszystko dzisiaj było na wysokim pędzie. Ale wiecie, jak człowiek oddaje to wszystko prowadzeniu, nie było nerwów, był po prostu uśmiech, że to, co ma się zadziać w tej godzinie, że da się wszystko, no to po prostu da się wszystko i jestem, i cieszę się, że wy jesteście, i że jest nas tam coraz więcej, i że się pojawiacie, i że razem tworzymy tę przestrzeń, naprawdę wyjątkową, bo tą przestrzeń nie tworzą tacy sami ludzie jak ja, tam tworzą przestrzeń, kochani, wyjątkowi ludzie, wyjątkowi, każdy z czymś innym, każdy przychodzi tutaj na to spotkanie z czymś innym, każdy może temu światu dać zupełnie coś innego. Ja daję co innego, Agnieszka Malec daje co innego, Joasia Dobrowolska, Stefania Schulz daje co innego, Magdalena Lesińska, każdy daje co innego. Jesteśmy tak wyjątkowi. Jesteśmy tak wyjątkowi, że nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi, dopóki tego nie dotkniecie, dopóki sami nie sprawdzicie, jaką to wyjątkowość Bóg zawarł w waszym środku. To jest po prostu niesamowite, kiedy zaczynacie odkrywać, kim jesteś na waszej drodze, kim jesteście, czego dotykacie, czego potrzebujecie, czego tak naprawdę szukacie, czego chcecie dotknąć i dlaczego chcecie tego dotknąć. I ta nasza droga, to co nas... Ojojoj, zaraz się rozładuje mój telefon drugi. Ale tego też nie mogę rozłączyć. Ojojojaj, tutaj gdzieś mam ładowarkę, jestem podłączona pod wszystkie kable, czy ja to sięgnę? Tak, kochani, tak. I już mi uciekło to, co pięknie płynęło. Ale wierzę, że jeżeli to jest informacja dla was i dla mnie, to przypłynie. Czekajcie, tutaj gdzieś mam ładowarkę. Ładowarkę. Dobrze, że leży gdzieś tutaj blisko. Nie muszę wstawać, bo nie byłoby szans. Bo te wszystkie kable, które mnie tutaj łączą do lampy, do mikrofonu, ciągle zapominam, że on tutaj jest podłączony. I tak. Ale tak to jest. Już jestem. Nie wiem, czy już mnie widać. Już mnie widać. Wszystko jest okej. Okay. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Tak to czasami jest, że i sprzęty sprawiają psikusa. Wiele razy włączam mikrofon i nie działa, bo nie jest włączony guziczek. I tak to właśnie wygląda. Ale wszystko jest po coś. Wszystkiego doświadczamy w życiu właśnie po to, żeby zobaczyć, ile w nas stresu, ile w nas oporu, ile w nas odwagi, ile w nas lekkości do tego, co się pojawia. Kochani, to nie jest tak, że zawsze wszystko płynie płynnie, a może właśnie płynie dlatego tak, żebyśmy się nauczyli tej płynności, żebyśmy się nauczyli odwagi, żebyśmy nauczyli się mówić, żebyśmy pokazywali tę naszą autentyczność. O autentyczności nie jedno słowo już padło. Czym dla ciebie jest autentyczność? Jak się zastanowisz głęboko, dzisiaj z tą wibracją siódemki, kiedy staniesz w tej takiej retrospekcji, introspekcji siebie, tego dnia, tej chwili dzisiejszej i tego tam do tyłu czasu, który był, on jest bardzo potrzebny, żeby zrozumieć siebie dzisiaj. To nie jest tak, że ta przeszłość, ona się nie liczy i jej już nie ma. Nieprawda, ona jest. Nie marnujmy czasu na to, żeby tam siedzieć i gnieść się w tym, wiecie, sosie, w tym takim, ludzie różnie to nazywają. Ale ona jest potrzebna, bo ona nas ukształtowała. Tam się pojawiły te pierwsze haczyki, tam się pojawiły nasze przekonania, tam się pojawiło to, co się ukształtowało w naszym mózgu. I my teraz, pracując ze sobą, czy z rysunkiem neurograficznym, czy idąc drogą i ściągając kotwicę, czy pracując z dwupunktem, z matrycą, co my naprawdę takiego robimy? Szukamy siebie, tej istoty, która jest wolna od tych haczyków.
która jest wolna od kotwic, która jest wolna od wszystkiego. Szukamy naszych wartości, szukamy naszych talentów, szukamy tej wyjątkowości, szukamy naszych marzeń, tych malutkich i tych wielkich, i tych, które dostaliśmy od Boga, żeby iść tą drogą i spełniać to marzenie, żeby dawać, żeby rozdawać, żeby być. I dobra, konkurs śpiewu. Gdzie te okulary? Widzicie? To jest to. Mam ten z tymi okularami, tak to u mnie już jest. Zastanawiałem się nad pewnymi słowami, które padły w ostatnim spotkaniu. Które padły na ostatnim spotkaniu. Kiedy opuszczałem gabinet, po głowie chodziło mi nieszczęśliwy, nikczemny, egoista, pomylony kierunek. Była we mnie nieczytelna gmatwanina myśli, wielki mętlik. Przyszedłem na terapię z czystą intencją, jak to nazwał Jorge, kontynuowania rozmowy na ten temat. Jorge, odezwałem się, zawsze bronisz egoizmu jako jasnego wyrazu poczucia własnej wartości, miłości do samego siebie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale ostatni raz mówiłeś na temat mizerności i ponieważ przejrzałem od ciebie twój głupi zwyczaj szukania w słowniku, chodzących mi po głowie słów, oczywiście natknąłem się na słowo nędzarz. I było tam objaśnienie, skąpy, mizerny, nieszczęśliwy, biedny. Mogę ci tylko powiedzieć, że wszystkie te słowa brzmią dla mnie tak samo. Sprawdźmy, powiedział Gruby, otwierając słownik Akademii Królewskiej. Tu jest taki dodatek, potrzebujący, znikomy, bardzo mały. I jest też informacja, że słowo to wywodzi się z języka arabskiego, a pochodzi od słowa miskin, co znaczy biedny. Może teraz uda nam się lepiej zdefiniować, ciągnął. Nędzarz to ten, który jest pozbawiony lub któremu wydaje się, że jest pozbawiony najważniejszego. To ten, który potrzebuje tego, czego nie ma, aby przestał czuć się bardzo małym. To ten, który nie chce się dzielić, bo wszystko chce dla siebie. To ten, który jest biedny, nieszczęśliwy i widzi wyłącznie swoje potrzeby. Jorge zrobił długą przerwę, szukając w pamięci kolejnej opowieści, a ja usadowiłem się wygodnie, aby dalej słuchać. Pewnego razu przybył do puszczy puchacz, wracający z niewoli i opowiedział wszystkim zwierzętom o ludzkich zwyczajach. Mówił na przykład, że w miastach ludzie kwalifikowali artystów według ich kompetencji, aby ustalić, który z nich był najlepszy w danej dyscyplinie, malarstwo, rysunek, rzeźba, śpiew. Wiadomość o ludzkich zwyczajach wmig rozeszła się po całej puszczy i natychmiast zorganizowano konkurs śpiewu, na który zapisali się prawie wszyscy obecni, poczynając od szczygła, a na nosorożcu kończąc. Poinstruowani przez puchacza, wyuczonego w mieście, wydali dekret mówiący o tym, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone po tajnym i powszechnym głosowaniu, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy konkursu, czyli że sami będą dla siebie jury. Tak też się stało. Wszystkie zwierzęta, łącznie z człowiekiem, wchodziły na scenę i śpiewały, otrzymując mniejsze lub większe brawa od zebranych widzów. Następnie oddawały swój głos na skrawku papieru, który złożywszy na pół wrzucały do urny pilnowanej przez puchacza. Kiedy nadszedł moment powtórnego przeliczania głosów, puchacz wszedł na prowizoryczną scenę, wprowadzony przez dwie małpy w sędziwym już wieku, otworzył urnę, by przeliczyć wyniki tak uczciwych i demokratycznych wyborów w pokazie tajnego i powszechnego głosowania, o których się nasłuchał od polityków w miastach. Jedna z małp wyjęła pierwszy głos i puchacz wśród ogólnych emocji krzyknął: moi drodzy, pierwszy głos jest dla naszego przyjaciela osła. Zapanowała cisza, a następnie rozległy się nieśmiałe oklaski. Drugi głos: osioł. Ogólne zamieszanie. Trzeci głos: osioł. Uczestnicy konkursu zaczęli się sobie przyglądać, początkowo ze zdziwieniem, później oskarżycielsko, a na końcu, po wielu głosach oddanych na osła, coraz bardziej zawstydzeni swoim głosowaniem. Wszyscy doskonale wiedzieli, że nie było gorszego głosu od fałszywego ryku osła, a jednak większość wybrała go na najlepszego ze wszystkich śpiewaków. I stało się to, czego nikt się nie spodziewał. Po przeliczeniu głosów, decyzją bezstronnego jury w wolnych wyborach,
Fałszujący i przenikliwie ryczący osioł wygrał i został ogłoszony najlepszym głosem całej puszczy. Puchacz później wytłumaczył wszystkim, jak to się stało. Otóż każdy uczestnik, uważając siebie za pewnego zwycięzcę, oddał swój głos na najmniej kwalifikującego się do zwycięstwa uczestnika, który nie stanowił absolutnie żadnego zagrożenia. Wybory skończyły się prawie jednomyślnie. Tylko dwa głosy nie padły na osła. Jeden samego osła, który wiedział, że i tak nie ma nic do stracenia, więc szczerze zagłosował na skowronka, natomiast drugi głos należał do człowieka, który oczywiście wybrał samego siebie. No i tak, Damian, wszystko to sprawia nędzę w naszym społeczeństwie. Kiedy stajemy się tak ważni, że nie ma miejsca dla innych, kiedy uważamy się za tak godnych, że poza czubkiem własnego nosa świata nie widzimy, kiedy uważamy się za tak wspaniałych, że poza rządzą posiadania nie szukamy innych pragnień, to między innymi próżność, głupota i krótkowzroczność czynią nas często nędzarzami. Nie egoistami, Damian, lecz nędzarzami, nędzarzami. I tak, kochani, czytając, hejka Anetka, i tak, kochani, czytając wczoraj pobieżnie, doszłam do wniosku, że temat nędza i nędzarz będzie tym tematem dzisiejszego spotkania pod Szczęśliwą Siódemką, bo tu nie chodzi o konkurs śpiewu, tylko chodzi o to, co się wydarzyło. Przypowieść i bajka bardzo ciekawa i bardzo mocno pobudzająca mnie do mojej wewnętrznej filozofii, którą chcę się z wami podzielić. Zrobiłam notatki oczywiście, żeby nie szukać, że jak ucieknie mi gdzieś ta myśl i to połączenie, żebym mogła tutaj zerknąć. Tak jak tutaj w tej przypowieści, człowiekiem nędznym i biednym, ja sobie, może zacznę od Joanny, bo Joanna dzisiaj pod postem napisała tak. Kiedy jestem największą nędzarką, kiedy nie słucham siebie samej, kiedy tracę połączenie z samą sobą, kiedy szukam na zewnątrz, kiedy swoim zachowaniem umniejszam sobie samej, kiedy nie czuję mojej mocy, a wręcz nawet ją obniżam, gdy atakuję siebie. Ja sobie tutaj pod Joasi tym wydrukiem napisałam tak. Jestem uboga, kiedy nie umiem dostrzec drugiego człowieka, kiedy nie umiem go pochwalić i cieszyć się jego osiągnięciem. Jestem nędzarką, kiedy hejtuję. Zobaczcie, jakie ubogie środki, jaka nędza panuje w środku tych, którzy oczerniają. Czasami oczerniają za pieniądze. Jaka uboga jest ich prawda, jaka uboga jest ich miłość. Dla mnie to jest nędza, to jest totalna nędza. Każdy z nas jest wyjątkowy. Bardzo dużo teraz ostatnio, kiedy rozmawiam z kobietami, pada słowo poczucia własnej wartości. Pada stwierdzenie, że się nie nadają, że nie potrafią wyjść tu czy tam, że gdzieś tam w środku jest ta ubogość tego duchowego wzrostu, że nie potrafimy, kochani, przebrnąć pewnych rzeczy. Staje nam się świadome to, że nasze poczucie własnej wartości jest może troszeczkę niższe, może za bardzo nas to wycofuje i stawia opór, ale zobaczcie, jak trudno jest pogrzebać gdzieś głębiej, żeby zobaczyć, gdzie to się tam zahaczyło, kiedy się zahaczyło, dlaczego się zahaczyło. Piękna przypowieść, dająca wiele do myślenia, pisze Agnieszka. Zobaczcie, jak trudno jest nam przed sobą samym przyznać się do tego, kim jesteśmy, czego szukamy, jak okłamujemy siebie. To jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, okłamać siebie, bo wtedy nigdy nie dojdziemy do prawdy. Zawsze będziemy ubodzy. Będziemy ubodzy w duchowość, będziemy ubodzy w miłość, będziemy ubodzy w akceptację, co będzie czyniło nas totalnym nędzarzem naszego życia własnego. Co jeszcze tutaj zapisałam? Jestem nędzarką, kiedy hejtuję, kiedy zamyka się serce, kiedy zamyka się czucie, pozostaje opór do siebie i do świata. Brak pieniędzy to nie nędza. Nędza to pusty środek, kochani. Tak sobie tutaj, czytając to Joasi, tak szybko popłynęło i mówię, zapiszę, bo zapomnę, bo to są te myśli takie krótkie, one przychodzą i odchodzą i w całym tym pędzie tego wszystkiego, tego prowadzenia spotkania, czytania, gdzieś takie ważne, co przychodzi ze środka umyka,
Ja naprawdę chodzę z kartkami nawet spać. Na spacery chodzę z kartką, żeby chociaż jedno słowo, które się pojawia, żeby nie uciekło. Ja mam tutaj jeszcze takie odnośniki. Mówimy tak, idziemy i chcemy się rozwijać. Szukamy tego rozwoju duchowego. Ja cały czas twierdzę, że my jesteśmy duchowością, że my po prostu jesteśmy i że my nie musimy się budzić. To znaczy, my musimy się budzić, ale duchowość jest życiem, duchowość jest drogą. My tutaj schodzimy po to, żeby razem z tymi wszystkimi darami, które dostajemy, przejść duchowo przez ten świat, przez nasze życie. I wtedy, kiedy nie umiemy tego zrobić, nie wiemy jak. I te wszystkie haczyki, które są w nas powbijane, czyli ta biedota, ta nędza, to poczucie braku wartości, to przejmowanie się tym, co powiedzą inni, tym smutkiem, tym brakiem miłości, tego żebrania, szukania, to wszystko gdzieś w nas, tym lękiem przeogromnym, który nie pozwala nam się otworzyć. Wtedy jesteśmy, uciekło, co chciałam powiedzieć, gdzieś za szybko płyną te myśli, o których chcę powiedzieć. I to jest ta bieda, to jest ta nędza duchowa, kiedy my nie potrafimy odszukać siebie, kiedy my cały czas potrzebujemy coś tam z zewnątrz. Ja tutaj sobie przytoczyłam, kochani, tutaj sobie zapisałam tak, przeczytam wam, bo to jest cytat. Nędzarz, w sensie duchowym, to człowiek, który doświadczył tej pustki, często tracąc poczucie własnej wartości, miłości czy nadziei. Jednak w wielu tradycjach duchowych taki człowiek jest równocześnie uprzywilejowany, ponieważ jego brak, nędza serca, otwiera go na potrzebę głębszej prawdy. Jezus w Ewangelii mówi o ubogich w duchu, jako tych, którzy są gotowi przyjąć łaskę. Nędzarz jest więc kimś, kto zrozumiał, że jego nędza jest wezwaniem do duchowej przemiany i rozwoju. I tak sobie pomyślałam, jeżeli spojrzymy do środka, kiedy jesteśmy tym połączeniem, kiedy jesteśmy tym Jezusem w środku, tą świadomością Chrystusową, kiedy zrozumiemy, że mamy w sobie tę nędzę i otwieramy się na to, żeby przyjąć te wszystkie dary, zaczynamy stawać się bogatsi. Dla mnie ta nędza, ta ubogość tego wszystkiego, to kochajcie, pieniądze, bez pieniędzy można żyć. Są dookoła ludzie, którzy zawsze pomogą, którzy podadzą rękę w trudnych sytuacjach. Zawsze możemy się wymienić tym, co robimy dobrze. Zawsze za to, co mamy, nasze zasoby mogą służyć nam za bogactwo. Ale jeżeli jesteśmy biedni w miłość, jeżeli jesteśmy biedni w empatię, jeżeli jesteśmy biedni, jeżeli jest w nas ślepota, gdzie nie możemy dostrzec drugiego człowieka, to tak naprawdę, kiedy stajemy w zrozumieniu tego, że mamy w sobie ten brak, otwieramy się na to, że jesteśmy gotowi na to, żeby pójść już troszeczkę inaczej. Nie wiem, jak wy myślicie, bo wiecie, tyle ile głów, tyle myślicieli. Jeden będzie myślał zupełnie inaczej niż ja, drugi będzie czuł, jeden będzie wyobrażał sobie tę nędzę zupełnie inaczej. W tej filozofii od zawsze ludzie szukali i sięgali takich aspektów, gdzie mogą sobie pogrzebać głęboko. Ja jestem właśnie z tych, gdzie lubię dosięgnąć, lubię popatrzeć, co się otwiera, lubię zobaczyć, jak mogę z tego wyciągnąć. To nie jest tak, że muszę być alfą i omegą, że muszę znaleźć, ale odpowiedź, której szukam, musi mnie usatysfakcjonować. Wtedy idę dalej, wtedy zagłębiam się dalej. Dlaczego szukam różnych technik i innych sposobów, żeby do siebie dotrzeć? Dlaczego pojawiła się neurografika? Dlaczego pojawiły się talenty Galupa, talenty duchowe? Dlaczego pojawiła się na mojej drodze Taisja? Dlaczego pojawiło się to, że jestem w trakcie certyfikacji trenera na talenty duchowe i talenty Galupa? Kochani, po prostu wiem, że jest w nas takie bogactwo, o których my nawet nie wyobrażamy sobie, jakie bogactwo w nas drzemie. Jacy jesteśmy bogaci, a zarazem jak jesteśmy biedni i nędzni, kiedy nie zdajemy sobie sprawy. Joasia napisała tutaj bardzo pięknie, bardzo mnie to poruszyło. Jestem największą nędzarką, kiedy nie słucham samej siebie, kiedy nie pozwalamy, żeby ten głos, ten wewnętrzny, to, co nam podpowiada, nasza intuicja. Jak myślicie, co to jest? Czym jest nasza intuicja? Zawsze mówimy, że intuicja leci po tym sznurze, po tym połączeniu ze źródłem, z Bogiem, z duchem. Czemu my tego nie słuchamy? Czemu my nie chcemy być
tacy boscy? Dlaczego boimy się mówić o tym, co kochamy? Dlaczego boimy się chwalić innych? Dlaczego? Dlaczego nie klaszczemy, jak komuś się udaje? Dlaczego ta nasza nędza, ten brak, ten hejt w środku, który jest, nie pozwala nam cenić drugiego człowieka? A tak naprawdę to ten drugi człowiek na drodze jest mi potrzebny w moim działaniu, bo ja w moich talentach nie mam działania. Mam serce, mam głowę, ale domeny działania nie mam. Dlatego wszystkie projekty, które są, potrzebują, żeby ktoś je wprowadził w ruch. Kochani, my sobie nie zdajemy sprawy, jak jesteśmy połączeni, jakie mamy połączenia między jednym a drugim. My sobie nie zdajemy sprawy, jaką wartość i jakie bogactwo niesie nam drugi człowiek. Co to znaczy być tu i teraz? To znaczy zauważać wszystko. Wszystko. Popatrzeć to, co przychodzi, to, co się pojawia. Anetka pisze, intuicja jest prowadzeniem. Dlaczego nie słuchamy siebie? Dlaczego nie słuchamy? Dlaczego patrzymy na to, co powiedzą inni? Dlaczego nie bierzemy życia w swoje ręce? Dlaczego? Zadajcie sobie pytanie, co takiego mnie blokuje? Gdzie jest ten opór, że nie mogę przejść pewnych rzeczy? Jeżeli zostajemy na tym świecie zamknięci w naszych przekonaniach, w naszych bólach, to nie ma w nas chęci rozwoju. I czasami idąc drogą, nie rozwijamy się, nie dostrzegamy tego. Zostajemy nędzarzami do ostatniego tchnienia. Czekajcie, przypnę to gdzieś. Słychać, kochani? Powiedzcie, czy słychać. Napije się moja pierwsza kawa. Przez to późne, poranne wstanie nie dopiłam dzisiaj kawy. Tak ją biorę na łyk i z doskoku. A już zimna. Intuicja jest prowadzeniem. Podzielcie się, kochani. Podzielcie się swoją myślą. Podzielcie się swoimi odczuciami. Podzielcie się, jak czujecie tę nędzę, jak czujecie ten brak. Bo każdy z nas może... Ludzie myślą o nędzy w momencie, kiedy nie ma finansów. Czasami ludzie pozbywają się tych majątków właśnie po to, żeby pójść tą drogą, żeby dostać olśnienia. Tak sobie pomyślałam teraz o tej drodze pątnika, bo ona tak jest nazywana, droga świętego Jakuba, jest nazywana drogą pątnika. Rozmawiałam z Joasią i pytałam się, dlaczego chcesz iść? A ona mówi, że chce poznać lepiej siebie, że chce się zagłębić w to coś. Zobaczcie, człowiek idzie, jeden w sandałkach, drugi na bosaka. Ktoś by pomyślał, jaka nędza, nie ma na buty. A może właśnie to jest ta intencja, żeby przejść w tym największym ubóstwie, w tym plecakiem nie cięższym jak 10 kilometrów, tak, 10 kilometrów, 10 kilogramów, żeby przejść tę drogę, żeby przejść ze sobą świadomie. I niechby każdy inny wytykał cię palcami, to, co masz w sobie i twoje bogactwo, nie zastąpi niczego innego. Doświadczenie, które zamieni się w mądrość, nie wiem, nie zapłacisz za to, nie zapłacisz. Bo jeżeli ty w drodze nie przekonasz się, czym jest twoja własna mądrość, dotykając takiego i takiego i takiego aspektu życia, to ty zawsze będziesz ubogi, zawsze będziesz nędzarzem, zawsze będziesz poszukiwał czegoś, co wydaje się tobie nieosiągalne. A wystarczy się zatrzymać. Kiedy człowiek jest ubogi, kiedy nie ma wartości, kiedy jest jak chorągiewka na wietrze, kiedy patrzy tam, bo ten mówi tak, tam, bo ten mówi tak, tam, bo ten mówi tak. Zmienia zdanie, tak, 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 bo kieruje się wartościami nie swoimi. Kieruje się wartościami drugiego człowieka, które totalnie nie są jego, które totalnie prowadzą go w zupełnie inną stronę, które prowadzą go do tego, że zamiast się otwierać i robić ten głęboki wdech, to on się kurczy. To on się kurczy i on się kurczy i on się kurczy i zastanawia się, czemu to życie jest takie do D? Czemu ci ludzie na tej drodze są tacy do D, nie są pomocni? Niektórzy mówią, i tak właśnie kojarząc z tą drogą świętego Jakuba, że właśnie nędza to droga pokory, że to droga pątnika, pokutnika. Ale ja nie wierzę w grzech, kochani. Ja nie wierzę w grzech, bo wszystko to, co na mojej drodze się pojawia, skoro ja mam wolny wybór i wybieram,
to są moje doświadczenia, to nie są moje grzechy. To są moje doświadczenia, które czasami mówią, upadnij, upadnij. Ale tu słyszysz w środku głos, wstawaj, Gośka, wstawaj, idź dalej, idź, nie jesteś sama. Zawsze są dookoła ciebie ludzie, którzy tobie pomogą. Jest moja wiara, przeogromna wiara, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. To jest mój talent numer jeden. Talent duchowy, wiara. I ja taka jestem. I ja wierzę, że są rzeczy, i cuda też mam, kochani, też. Wierzę, że są rzeczy na dotknięcie ręki w drodze. Każdy uśmiech drugiego człowieka jest przeogromnym darem. Przeogromnym. Idę codziennie, mijam ludzi z różnymi twarzami. Jedni się odzywają, drudzy nie. Jedni przechodzą tak, jakby przelatywali koło powietrza. Jakbym była niewidzialna, jakby mnie na tej drodze nie było. Jedni się zatrzymują, jedni się uśmiechają. Jedni zadają pytania, dlaczego chodzę na bosaka. A jak otwieram już usta i zaczynam mówić, to zatrzymuję się z tymi ludźmi na dłużej. Zawsze się pytają, gdzie jeszcze można mnie spotkać, czy zawsze chodzę tą samą drogą. Pytają się, co robię. Więc opowiadam im o sobie troszeczkę, bardzo, wiecie, ja lubię mówić, ale rozmowa w języku ojczystym to jest rozmowa w języku ojczystym. Jeżeli zatrzymują się ludzie na drodze, to mówię w języku niemieckim, a wiecie, jak to jest. Nie zawsze jest tak, że ta płynność języka obcego jest taka, że nie zawsze mogę wyrazić emocje tak, jakbym chciała, bo brakuje mi tego słowa, czy tego słowa mi brakuje. Więc to, co mogę w tym takim najbardziej prostym języku obcym powiedzieć do drugiego człowieka, to też jest bardzo miłe i bardzo fajne. Potrafię posłuchać, potrafię z intonacji głosu odebrać jego smutek, jego radość. Mam tę zdolność słyszenia i czucia jego bólu, po prostu tak, jego bólu. Jesteśmy bogaci w nasze środki. To piękno, które jest zawarte w środku i to, co odkrywamy po drodze. Wiecie, kochani, tak trudno jest wam powiedzieć, że, bo jeżeli wy nie widzicie tego piękna, a widzicie tylko lęk, widzicie ból, widzicie depresję, która was zamyka w domach, znajdujecie miliony powodów, żeby czegoś nie zrobić, bo to jest ważniejsze, bo to jest ważniejsze. Ale tak naprawdę, co ten świat zewnętrzny, jaką wartość ma dla ciebie ten świat zewnętrzny, kiedy twój wewnętrzny świat krwawi, kiedy tam jest nędza, kiedy tam jest bieda, kiedy tam nie ma radości, kiedy tam jest lęk, smutek, depresja. Poczuj, poczuj, co tak naprawdę daje ci ten świat zewnętrzny, kiedy w tobie jest ból, kiedy nie ma marzeń, kiedy nie ma wartości, kiedy nie ma jasnego kierunku drogi, bo rozwidlają się. Stoisz, a tych dróg 10 przed tobą, a ty stoisz, Boże, w którą stronę? No właśnie, jak zapytasz Boże, to On cię popchnie w tym kierunku, w którym masz iść, a ty zrobisz dwa kroki i upadasz i mówisz, Boże, gdzie mnie skierowałeś? No właśnie tam, zatrzymaj się i zobacz, dlaczego upadłeś. Zobacz, co tutaj w środku blokuje ciebie. I to jest ta droga. Ona nie zawsze świeci, ona świeci, ale ona świeci tak, żebyś ty mógł zobaczyć, że to światło jest miłością. Nawet jeżeli ten korzeń, ten kolec, to główienko na drodze leży i ty w nie wchodzisz, no właśnie po to wchodzisz, żebyś się mógł napełnić czymś innym, robiąc krok dalej. Możesz uciekać z tej drogi, wejść w inną, ale tak czy siak kiedyś wrócisz do tej przeszkody, do tego oporu. Pojawi się ktoś inny i powie tobie bardziej brutalnie, życie jest cykliczne. Powtarzają się wzloty i upadki, wzloty i upadki. Tak długo będziemy powracać, aż uda nam się przerobić lekcję, albo po prostu nie dokończymy tej lekcji i odejdziemy stąd. Szukać innego doświadczenia, kochanie. Także droga świętego Jakuba nie musi być pokutą, żeby znaleźć swoją prawdę. Może być drogą radości, że pozwoli mi mieć ten czas tylko dla mnie, ale dookoła też chodzą inni ludzie. Dookoła też chodzą inni ludzie, którzy czasami kuleją, czasami mają obdarte stopy, czasami są głodni, czasami nie mają pieniędzy na nocleg. I to jest właśnie to, to jest właśnie to, to jest
to jest stworzenie tego nowego połączenia, stworzenie tej miłości w środku do siebie, tego kolorowego love, które mówi: zobacz, zobacz, Małgorzato, jak kochasz siebie w tym kolorze. Zobacz, jaka jesteś pełna, jaka jesteś bogata, ile ludzi jest na zewnątrz, ile stworzy się nowego. Kochani, po każdym takim rysunku jest algorytm działania. Co zrobię teraz? Co zrobię teraz? Nawet jeżeli w twoich talentach nie ma działania, to po każdym takim rysunku jest działanie. Jest działanie. I jeżeli to działanie zaczniesz robić, zaczniesz wykonywać, to wszystko dzieje się jeszcze szybciej i jeszcze szybciej się to tworzy. Pamiętajcie, sama wizja nie materializuje się, bo do tej wizji potrzebna jest jeszcze emocja, potrzebna jest wiara i ta wizualizacja, że ty już tam jesteś, spełniona. Ja widzę się na placu przed tą katedrą, przed tą bazyliką. Ja się widzę, ja widzę drogę, ja widzę moje bose stopy, ja widzę ludzi, którzy mi mijają. Ja widzę, jak z Joanną jem śniadanie, a może nie śniadanie, może obiad. Widzę to, jak idę swoim tempem, czy ono będzie żółwie, czy ono będzie zajęcze. Nie mam pojęcia. Droga jest drogą. Najważniejsze jest doświadczenie i bycie w tym doświadczeniu. I to czyni cię bogatym. To z nędzarza każde doświadczenie powoduje, że jesteś coraz bardziej... że jesteś coraz bardziej pełny czy pełna, że żyjesz w obfitości, że wylewa się z ciebie, że możesz to dać drugiemu człowiekowi. Tak mi dzisiaj ta nędza i to ubóstwo pokazało. I nie można doznać sukcesu, hejtując innych ludzi. Mówię hejt, bo jest to słowo w tej chwili znane, ale pod tym hejtem kryje się zupełnie coś innego. Brak oklasków dla Joasi za to, brak oklasków dla Magdy za to, brak za to, bo jest w nas co? Bo jest zazdrość. A jak jest zazdrość, to już tam jest pustka w środku. To jest ta bieda, to jest ta nędza. O czym jeszcze mówi nam nędza? Z takiego, wiecie, głębokiego poszukania. Mówi nam o kruchości wszystkiego, bo dzisiaj masz, jutro nie masz. Ale wszystko to, co będzie w tobie, wszystko to, co weźmiesz do siebie i zrozumiesz, czym jest miłość do siebie, czym jest akceptacja siebie, to są takie rzeczy, które się nigdy nie wykruszą. To są rzeczy raz zdobyte, pozostają, bo one zmieniają, całkowicie zmieniają twoje patrzenie na twoje życie, patrzenie na twoją drogę. Jeżeli raz zdasz sobie sprawę, że twoje poczucie własnej wartości jest wyjątkowe, bo ty jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa i że nie ma drugiego takiego człowieka, nawet jeżeli ma podobne talenty, to ma je inaczej ułożone i one w całej tej swojej piątce czynią ciebie wyjątkowym, wyjątkowym. Nie bój się pokazać światu siebie, nie bój się pokazać światu swojego marzenia, nie bój się pokazać światu swoich wartości, nie bój się powiedzieć światu: kocham Boga, nie bój się powiedzieć światu: idę tą ścieżką, bo ona prowadzi mnie do moich wartości. Nie bój się, że twoje serce jest tak ogromne, że ty nie wiesz, co z nim zrobić. Ty po prostu pokaż to serce drugiemu człowiekowi. Przytul go, powiedz mu, że jest okej. Znajdź w nim ten pierwiastek, który pomaga mu wyjść na zewnątrz. Dla mnie coś może być wyjątkowe, cudowne, cudowne. Kolorów, ochów i achów, a dla drugiej osoby może znaczyć nic. Moim zdaniem jest nie dać sobie tego zmodyfikować na punkt widzenia innej osoby, pisze Joasia Dobrowolska. Pięknie, pięknie. Dla mnie czerwony jest czerwony, dla Joanny czerwony może być w odcieniu, nie wiem, burgunda, ten sam kolor. Nasze widzenie, nasze postrzeganie, nasze czucie, nasze odbieranie uzależnione jest od tego, co mamy w środku. Kochani, kolejny temat, nad którym można by było pisać filozoficzne rozprawy i zastanawiać się, bo dla jednego ta duchowa ścieżka w nędzy będzie tą drogą do zbawienia i przejścia przez kamienie po kolanach, żeby nasze grzechy mogły się, wiecie, żebyśmy się mogli zbawić poprzez te wszystkie kolce na drodze. To będzie ta nędza i ubóstwo.
to będzie to ta kruchość tego życia, że to się wszystko rozpada. Ale tak jak tutaj był ten cytat o ubogich w duchu, jako tych, którzy są gotowi przyjąć łaskę z punktu widzenia tego naszego duchowego. Jeżeli ja jestem już gotowa, zdałam sobie sprawę, czego ja chcę, to jestem gotowa, żeby to wyszło w końcu na jaw. I się wypełniam. I popatrzcie, może od teraz, może właśnie od tej chwili, popatrzcie na drugiego człowieka. On tobie nie zagraża w niczym. On jest po prostu tak wyjątkowy jak ty. Jeżeli ty chcesz swojej wyjątkowości, to popatrz na tego drugiego człowieka. I czy da się wejść w czyjeś buty, żeby to zrozumieć? Myślę, że to jest bardzo trudne. Dlatego, że zostaliśmy tak ukształtowani, że nam pasują tylko nasze buty. A wszyscy ci inni, co są tutaj z boku, są nam potrzebni do tego, żebyśmy mogli w tych naszych butach przejść to nasze życie. Żebyśmy mogli tą nędzę i ubóstwo zmienić w bogactwo. Ale to bogactwo od środka. Bo właśnie to bogactwo od środka da nam tą wolność, to uwolnienie. Kocham te opowieści. Bardzo dziękuję Marcie za to, że sprezentowała, Marcie Lis, za to, że sprezentowała mi tę książkę. I w momencie, kiedy ją dostałam, tak sobie pomyślałam, jedna przypowieść na jedno spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką. Tak sobie też zamarzyłam dzielić ekran z wami. Kto chętny i następny, żeby podzielić ekran w następnym spotkaniu pod Szczęśliwą Siódemką. Fajnie jest posłuchać was. Fajnie jest, kiedy piszecie, kiedy dzielicie się tym, co czujecie. Bo tak naprawdę to my tworzymy tą społeczność, tą wyjątkowość. I każdy dla każdego coś ma. Ale tak jak Joasia mówi, nie pozwólmy, żeby ktoś zmienił nam nasz kolor według jego widzenia, bo wtedy staniemy się ubodzy, wtedy będzie nas bolało, wtedy będziemy mówić, że coś jest nie tak, że mamy ten opór. Coś jeszcze? Co tu ja jeszcze sobie napisałam? Czy ja sobie w ogóle jeszcze coś dopisałam? Napisałam sobie tak. Że to nie brak zasobów materialnych, ale raczej stan głębokiej duchowej potrzeby, która otwiera na przemianę. Tak. Czego my szukamy? Jeżeli zadamy sobie pytanie, czego my szukamy? Jak ja się czuję w mojej skórze na ten moment, na to tu i teraz? Jak ja się czuję? Bo jeżeli właśnie jestem gotowa już na przemianę, jeżeli ty jesteś gotowy na przemianę, czy gotowa na przemianę, to zdajesz sobie sprawę, że ta nędza, która jest w środku, to ubóstwo, już gniecie i to bardzo. Dlatego, kochani, otwierajcie się na swoich własnych drogach na siebie. Niech to kolorowe, love do siebie będzie to piękne. Nie mówię koniecznie, że rysunek, ale popatrzcie, neurografika nie jest niczym innym jak miłością do siebie, bo to ona pozwala przejść te wszystkie zatory, zapory, odszukanie siebie i zobaczenie, kim jestem. Nazwanie siebie po imieniu pozwala poczuć tę radość, ten powiew wiatru, który daje tę lekkość oddechu, to bycie w pełni, po prostu bycie w pełni. Dziękuję Małgosiu za cudowny przekaz, muszę uciekać po córkę do szkoły. Uściski dla wszystkich. Biegnij, rozwijaj skrzydełka i leć. Dzięki, Aguś, dzięki za to, że byłaś, że zasiliłaś swoją energią pole spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. Bardzo się cieszę z tych środowych spotkań, bo też daje to ujście mojemu rozumowaniu mnie i rozumowaniu tego świata. Daje mi to ujście w kolejnej książce, którą piszę, a już wiecie, że siódma wyjątkowa, siódma. I dzisiaj ta energia siódemki, która daje tą filozoficzną nutę każdym, daje ten taki bodziec do tego, zatrzymaj się i zobacz, co masz w środku, bogactwo czy ubóstwo, jesteś bogaczem czy nędzarzem, kim jestem dzisiaj na mojej drodze, kim jestem w rozumieniu swojej własnej filozofii, nie mojej, kochani, nie szukania po Karlach, Marksach i innych wszystkich Platonach, tylko swojej własnej filozofii, bo każdy ją ma, każdy ma swoją prawdę, każdy ma dążenie do tego, żeby wiecie, jakie wczoraj słowa napisałam do najnowszej książki? Podzielę się z wami, bo tak
mi przyszło. Tak mi przyszło. A mam je tutaj pod ręką, bo wczoraj pisałam. Między myślą a sercem tworzy się jedność. To stan, w którym myśl zmieniona w słowo płynie niesiona energią serca. Takie wczoraj przyszło mi zdanie. Taki miałam wczoraj dzień, bardzo radosny i rozbiegany. Robiłam wszystko nie tak, jak zaplanowałam. I to była ta lekkość, to było to piękno. I przychodziły słowa, przychodziły myśli. Moje spacerowanie, maszerowanie, wszystko się znalazło w czasie. No wszystko był czas. I dzisiaj też. Późno, bo późno wstałam, ale o 11:11 włączyłam ten przycisk, żeby podzielić się z wami bogactwem, ubóstwem, tematem, który się dzisiaj pojawił, tak? Między myślą a sercem tworzy się jedność. To stan, w którym myśl zamieniona w słowo płynie niesiona energią serca. I tyle na dzisiaj, kochani. Tyle. Przypominam jeszcze o warsztatach 22, 23, 24 listopada w Kwiecach Nowych. Warsztaty z rysunkiem neurograficznym, gdzie będziemy pracować z lękiem, z tym największym oporem, z tym lękiem, który nie pozwala nam przejść pewnych, nie pozwala nam zrobić kroku, gdzie będziemy patrzeć głęboko, co jeszcze mnie tak bardzo ogranicza. Mam dla was ciekawe algorytmy, ciekawe doświadczenia, ciekawe techniki, ciekawe metody i to, co się tworzy zawsze między, ja bym to tak nazwała, między mną a mną. To są niesamowite doznania, to są emocje, które zapisuję, tak jak wczoraj zaczęłam pisać. Pierwsza emocja, która się pojawiła, to była ekscytacja. Widzę drogę, w obrazie miałam drogę. No a że robię Santiago, ja sobie mogę tylko wyobrazić tą drogę. Ja mogę sobie wyobrazić drogę na tyle, na ile znam jakąkolwiek drogę nadmorską, jakąkolwiek drogę dziką. Ale dopiero kiedy wejdę w doświadczenie, kiedy zderzę się z tą prawdą na drodze, czyli zderzę się na tu i teraz, wtedy będę miała już inną świadomość, będzie ona większa, dokonam kolejnego mojego skoku. Na razie mam tylko wyobraźnię, na razie mam tylko wiarę, mam moc, przeogromną moc i po prostu. Łączność między sobą a sobą jest tą łącznością, za którą nie zapłacisz żadne pieniądze, po prostu, żadne, bo to jest niewymierne. To jest niewymierne, po prostu niewymierne. A Oleńka pisze, ja czuję się bogaczem, mam kochaną rodzinę i wnuki, a to moje miliony, a choć chora, akceptuję, uzdrawiam się, pozdrawiam. Przyszłam trochę późno, ale zobaczę powtórkę, dziękuję. Oleńko, nigdy nie jest za późno. Zawsze jesteśmy na drodze wtedy, kiedy mamy być. Jeżeli jest coś, co nas zainteresuje, to po prostu ten nasz wewnętrzny filozof, aż mi się miękko zrobiło, ten nasz, chusteczki stoją jeszcze od tego mojego, powiedzmy, zatrzymania w domu, stoją. Oleńkę znam Aleksandrę, bo też wchodzę na jej profil i czytam. I dużo miłości dzisiaj, Olu, dla ciebie, naprawdę dużo. I widzę ciebie raz chodzącą na nogach, raz siedzącą na wózku, raz w szpitalu, raz w domu, ale zawsze uśmiechniętą i zawsze dającą nadzieję sobie, że wszystko jest okej, że w zasadzie ta droga jest taka, zadaj sobie pytanie, czego uczy cię dzisiaj twoja droga, dlaczego ona taka jest i dlaczego właśnie teraz, dlaczego właśnie w tym momencie jesteś na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką. Może właśnie ta filozoficzna energia siódemki zatrzyma ciebie dzisiaj nad tą taką głęboką introspekcją, na tym zadaniu sobie głębokiego pytania, czego ja doświadczam, dlaczego moja droga jest właśnie taka, a nie inna. Jaka przestrzeń miłości otworzyła się teraz dla ciebie, dla mnie? Co się pojawiło? Jakie uzdrowienie jest w drodze? Co pokazuje mi ciało? Dziękuję ślicznie, pisze Ola dalej. Tak, cieszę się życiem. To jest najważniejsze, żeby cieszyć się życiem. Ale też fajnie jest podotykać swoich dyskomfortów. One tak wiele mówią, kochani. One są skarbnicą nas.
Nasze ciało po prostu pokazuje nam, tak piękne informacje nam daje, tak piękne. Nasze ciało, poprzez nasze ciało idzie uwolnienie, bo transformując rzeczy, które są w podświadomości, transformując nasze haczyki, kotwice, zmieniając wartości, szukając czegoś, to my musimy się o tym jakoś dowiedzieć. I to nasze ciało, to ciało jest tą skarbnicą wiedzy. Ono zna wszystko, wszystko tam jest. Każdy dyskomfort, każdy wózek inwalidzki, każde bolenie nogi, każde kolano, każde to, że zatrzymuje nas droga, że nie możemy iść dalej, każde wycofanie, każda depresja, każdy lęk jest informacją o nas samych. Jeżeli damy sobie szansę, żyć. Kochani, naprawdę, kiedy zdamy sobie sprawę, tak jak ja, po tym zawale, po tej śmierci klinicznej, po tym takim naprawdę tak mocnym zatrzymaniu, zdałam sobie sprawę, że nie ma drugiego życia. Zadałam sobie wtedy pytanie, gdybym się już nie obudziła. Jestem filozof, więc zadaję sobie różne pytania. Gdybym się już nie obudziła. Kochani, ja tyle jeszcze mam. Ja tyle jeszcze chcę dać. Ja tyle jeszcze chcę dotknąć. Ja tyle jeszcze chcę poczuć. I jak sobie człowiek zda sprawę, że życie jest tylko jedno. Nie ma drugiego. Nie ma drugiego, ale czasami musi przyjść to takie boom, czasami musi przyjść to głębokie zatrzymanie, czasami musi przyjść ten kop, wiecie w co, 4 litery, żebyśmy mogli polecieć tak daleko i przekoziołkować, żebyśmy się mogli zatrzymać, ale przecież tak prosto jest zatrzymać się samemu, ze swoją świadomością, z tym, że pokazuje mi ciało to i tamto, dlaczego ja tego nie robię, dlaczego ja ciągle narzekam, dlaczego ja płaczę, zadajcie sobie pytanie. No dlaczego? Dlaczego ja się nie zatrzymuję? Co ja czuję w tym czasie? Skoro moje ciało mówi do mnie, no to zadaj pytanie temu dyskomfortowi. Co ty ode mnie chcesz? Co mi pokazujesz? Jak mogę to przejść inaczej? Jak mogę się otworzyć na te bogactwo? Zobaczcie, jeszcze raz to przeczytam, bo to tak dzisiaj mi utknęło, więc zapisałam. Jezus w Ewangelii mówi o ubogich w duchu, jako tych, którzy są gotowi przyjąć łaskę. Nędzarz jest więc kimś, kto zrozumiał, że jego nędza jest wezwaniem do duchowej przemiany i rozwoju. Może to być symbolem duszy gotowej na duchowy wzrost. My jesteśmy duszą, więc jeżeli ja jestem gotowa na wzrost, jeżeli ja wiem, że ja jestem uboga jestem, bo mam tu dyskomfort, tam dyskomfort, jeżeli ja zdaję sobie sprawę, że mogę się napełnić moją mądrością, jeżeli ja umiem porozmawiać z tą moją nędzą, to ja jestem gotowa, żeby ta nędza wypełniła się miłością. Ja to tak rozumiem. Każdy z nas może rozumieć inaczej, ale jeżeli ja jestem otwarta na to, żeby się we mnie wypełniło, czyli jestem gotowa na uzdrowienie, a uzdrowienie to brak dyskomfortu. To zdrowie, to radość, to miłość, to droga, która się otwiera, to obfitość, to finanse. Wszystko, my pracujemy z finansami, my pracujemy z miłością, ale trzeba wyjść z tego lęku. I dlatego te warsztaty teraz, te, które będą poświęcone 3 dni pracy właśnie tak. Będzie to miłość do lęku, powiedzmy to tak, żeby nie zamknęło się to tylko w lęku, ale otworzy się ta, witam późno, pisze Mirka, tak, bo ty spacerujesz już od rana, to witasz późno. Ty witasz, a ja będę mówiła do widzenia. Kiedy zrozumiemy każdy nasz dyskomfort. Rozmawiam też bardzo dużo z Mirką, bardzo dużo, cześć Mireczko, rozmawiam bardzo dużo z Mirką, bo ona jest tym siewcą, ona we mnie zasiewa ziarenka, a ja potem grzebię, podlewam, pozwalam, żeby coś urosło, pozwalam, żeby się przetransformowało, żeby z tego pytania, które ona mi tam gdzieś wrzuci do środka, urosło moje drzewo, żebym mogła zobaczyć, co ja daję światu, co ja piszę w moich książkach, jak głęboko poszukuję i jak bardzo chcę zwrócić uwagę na to, żebyś zatrzymał się przy swoim dyskomforcie. Bo to naprawianie, jak to Mirka mówi, bo ma indywidualizację, czyli może potrafi, zobaczy. Kochani, jak pięknie, jeżeli
umiecie zidentyfikować emocje, jeżeli umiecie ją nazwać, umiecie zrozumieć, dlaczego niesiecie jakąś emocję tyle lat, jakąś energię z rodu niesiecie tyle lat, jeżeli ten moment tu i teraz stanie się tym momentem naprawdę świadomym, bo tu i teraz to jest tylko i wyłącznie świadomość. Pyk, 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 to jest świadomość. To są te nasze skoki. Jest tak, jest tak, jest tak, jest tak, ale ja to widzę, ja to czuję, ja w tym jestem. Jeżeli potrafię zatrzymać się sama ze sobą i zobaczyć mój brak, moje ubóstwo, moją nędzę, to ja umiem też to wypełnić, bo jestem otwarta na prowadzenie, na połączenie, na innych ludzi. Tyle, kochani, bo wiecie, jak to jest. Jak Małgorzata rozpuści język, to może mówić i mówić i mówić. Ale ja to kocham, ja to lubię robić. Ja bardzo lubię to robić. I stąd też przelewam to na papier. I daję wam do ręki kolejne książki, które pozwolą wam zatrzymać się nad sobą samym, bo ja was nie zatrzymam. Ja nie mam takiej mocy, żeby zatrzymać ciebie. Ja zatrzymuję siebie. Zatrzymuję w każdej chwili, która przychodzi. Czy zawsze jestem świadoma? Nie, kochani, nie, bo też żyję, też się bawię, też wejdę wdepnę, też płaczę, też mam oczekiwania, też czasami dosięgam rzeczy, które bolą. To jest życie, to jest droga. Tylko że z inną świadomością tego już dotykam. Już pozwalam, żeby ta emocja wyleciała, żeby dosięgnęła nie wiadomo jakiej góry, żeby wróciła odwrócona w miłość, żebym już wiedziała, że to, co do mnie przyszło, było najpiękniejszym uwolnieniem. Już wiem, że to nie ludzie na mojej drodze są winni mojej krzywdy, tylko ja sama. Tyle, kochani, tyle. Stefciu, kochana, ja wierzę, że my się zobaczymy. Ja wierzę. Ja wierzę, moja wiara jest przeogromna. Ale trzeba przełamać te chochliki w głowie. Trzeba przełamać, że coś mnie blokuje i mówi nie idź, nie zrób. Ale zadaj sobie teraz pytanie, czemu to się pojawia? Czego ja się boję? Czego ja się boję? Boję się wyjść? Boję się być zdrowa? Jak to nazwać? Bez dyskomfortów? Bez tego ubóstwa? Czy to ubóstwo daje mi jakieś fory w świecie? Zastanówcie się nad samym sobą. Ja nie potrzebuję odpowiedzi na forum, ja nie potrzebuję, żeby mi ktoś opowiadał swoje życie. Ja chciałabym, żebyście mogli zobaczyć, że można gdzieś tam popatrzeć trochę głębiej. Tak, że można popatrzeć trochę głębiej. Kochani, wy nawet nie wiecie jak bardzo. Wy nawet nie wiecie jak bardzo dziękuję wam za to, że kupujecie moje książki i nie tylko tą. Ja chcę podziękować Kasi z wczorajszego Zooma, podziękować Małgosi za to, że książki, akurat nie ta, ale że książki idą do nich, że idzie ta książka do nich. Jest mi przeogromnie, przeogromnie miło. Jestem tak bardzo wdzięczna za to, że kupujecie. Nawet nie wiecie, jaka to jest dla mnie radość, że to, co płynie ze mnie, że to, czym się dzielę, znajduje, jak to powiedział Adam Mickiewicz, tak, że ląduje pod strzechami wszędzie, że wszędzie to jest, że możecie wy tego dotknąć, że możecie zrozumieć siebie poprzez moje myślenie. Jestem przeogromnie wdzięczna, bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna i to jest bogactwo. To jest bogactwo, że potrafię wam dziękować, że potrafię być wdzięczna, że potrafię docenić, że potrafię powiedzieć hej, wykonałaś kawał dobrej roboty, że potrafię cię zmotywować. To jest moje bogactwo, to jest ten środek, który czyni mnie bogatą, pełną obfitości. Czasami gdzieś tam jeszcze ta nędza się tam przebija, ale wszystko jest w drodze do zrobienia, bo każda przestrzeń i każdy człowiek to przestrzeń miłości. Do dzisiaj pewnie jeszcze do popołudnia. Na krokach ku mnie samej. 143 dzień, znowu się pomylę, tak jak wczoraj. Dzisiaj jest 143 dzień kroków do mnie samej, gdzie będę za chwileczkę wychodziła w drogę, jak oporządzę te wszystkie tutaj przekazy i przesyły. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za piękny przekaz. Pięknie pani mówi. Ola, już byłyśmy na ty. Nie mów mi pani.
Nie, już mi pani. Dziękuję i do zobaczenia.